Cały jest to odpowiednik tego zwiększenia dochodów, o którym mówiłem wcześniej. W dziale 900 zmniejszamy plan wydatków bieżących o 54 tysiące. Dotyczy to zadania dzierżawa, montaż i demontaż elementów ustroju świątecznego. Środki te stanowią oszczędność w realizacji tego zadania. W dziale 921 zwiększamy plan dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej o kwotę uzyskanego odszkodowania, czyli 6576 zł. I ostatnia zmiana zwiększająca wydatki, chodzi o wydatki majątkowe w kwocie 2 miliony złotych. Są to środki przeznaczone na objęcie imiennych akcji nowej emisji dla Agencji Inicjatyw Gospodarczych Spółka Akcyjna w Tarnowskich Górach. I na koniec korekty w budżecie polegające na przesunięciach środków pomiędzy poszczególnymi zadaniami. Tutaj w ramach przewidzianych zadań remontowych w dziale 700 środków przeznaczonych na remonty budynków komunalnych oraz utrzymanie i remont obiektów nie wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego dokonujemy przesunięcia łącznej kwoty 280 tysięcy na realizację zadania remont zespołu budynków mieszkalnych w obszarze Sowice wraz z zagospodarowaniem otoczenia. Tutaj to przesunięcie jest skutkiem oceny wydatków w tym roku dla tego zadania i środki, które były planowane w remontach, miały właśnie posłużyć jako ewentualne zasilenie tego zadania, gdyby potrzeby tutaj w tym zakresie się zwiększyły. Jeżeli chodzi o zmianę wieloletniej prognozie finansowej, to w załączniku 1, czyli mówiącym o dochodach, wydatkach, przychodach i rozchodach budżetu, te zmiany są praktycznie w całości odzwierciedleniem zmian, o których mówiłem przed chwilą przy okazji budżetu, gdyż dotykają głównie wydatków, dochodów roku 2020. Także przejdę do omówienia zmian przedsięwzięciach ujętych w wieloletniej prognozie finansowej, czyli do załącznika numer 2. I tutaj dodajemy nowe przedsięwzięcie, dowożenie uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych. Łączne nakłady finansowe, które planujemy, to 628 701 zł i realizacja w latach 2020-2021. Kolejne przedsięwzięcie umowane w prognozie to planowa i interwencyjna wycinka drzew w parku w Reptach Śląskich. Tutaj łączne nakłady to 70 145 zł i realizacja w latach 2020-2021. Zmniejszamy wydatki, limit wydatków na rok 2020. Zadanie dzierżawa, montaż i demontaż elementów ustroju świątecznego. Była o tym mowa przy okazji budżetu. Dokonujemy korekty ze względu na rozliczenie roku lat poprzednich. Zadanie odnawiania źródła energii, poprawą jakości środowiska naturalnego. Tutaj zmieniamy limit zobowiązań na 50 tysięcy i łączne nakłady. Zwiększamy limit wydatków dla zadania remont zespołu budynków mieszkalnych w obszarze Sowice. To jest wspomniane 280 tysięcy, które przesunęliśmy z zadań remontowych. I tutaj tylko taka końcowa uwaga, te zadania takie bieżące, które są ujmowane w prognozie, które sukcesywnie w kolejnych uchwałach ujmujemy, są to najczęściej zadania, które były realizowane w ramach nieco innych upoważnień z tak zwanej ciągłości działania na skutek orzecznictwa, które się pojawia w ostatnim czasie z ostrożności niejako. Ujmujemy te zadania jako przedsięwzięcia w wieloletniej prognozie finansowej, dlatego one nie wiążą się z jakimiś istotnymi zmianami w budżecie, po prostu to, co planowaliśmy wcześniej jako zadania wieloletnie realizowane dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, obecnie sukcesywnie umieszczamy w wieloletniej prognozie finansowej jako kolejne przedsięwzięcia bieżące. To wszystko, jeżeli chodzi o te dwa projekty. Proszę o ich przyjęcie. Dziękuję. Dziękuję bardzo za przedstawienie obydwu projektów. Nad tymi projektami pracowały dwie komisje, Komisja Budżetowa oraz Komisja Strategii Rozwoju, Promocji i Turystyki. Poproszę pana przewodniczącego, pana Feliksa Kowalskiego o przedstawienie opinii do obydwu projektów uchwał. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, Komisja Budżetowa jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała obydwa projekty uchwał. Dziękuję bardzo.
oraz poproszę pana przewodniczącego Komisji Strategii Rozwoju Finansów Turystyki, pana Roberta Noska, o przedstawienie. Dziękuję bardzo. W tym miejscu, szanowni radni, otwieram dyskusję. Jeżeli ktoś chce zabrać głos, proszę o podniesienie ręki i otworzę taką listę. Pan radny Janusz Śmietka. Nie widzę, nie słyszę. Zamykam listę. Do głosu zapisał się jeden radny, pan radny Janusz Śmietka. Zapraszam pana na środek, tutaj do mówicy, do mikrofonu. Proszę zabrać głos. Dziękuję bardzo panie przewodniczący. Mam na tyle dać mi głos, że postaram się z tego miejsca powiedzieć. Mam pytanie, że bardzo słuchać. A czy proszę podejmować się panie radny, a, bo naprawdę dam radę. Słuchajcie, czy wszyscy radni słyszą? A nagranie. Wtedy bym poprosił podejść na środek panie radny. Szanowny panie burmistrzu, szanowny panie przewodniczący. Dam to pytanie do pana burmistrza, bo na ostatniej sesji Rady Miasta pan burmistrz wspomniał, że będzie się wybierał w kierunku budynków komunalnych na taką wizytę gospodarczą dotyczącą ulicy Bocznej 2 tej rewitalizacji w Sowicach. Chciałbym poznać, czy te wydatki, które dzisiaj przeznaczamy, pozwolą na zaopatrzenie w ciepło systemowe, szczególnie tego budynku Boczna 2. Bo dochodzi do całej rewitalizacji przy wszystkich budynkach w Karnosy Górach, tam w rejonie ulicy Grzybowej i Bocznej. I dzisiaj przeznaczamy dodatkowe te środki i chciałbym poznać, czy ta sytuacja będzie zaspokojona. Kolejna rzecz, którą tutaj mnie interesuje przy omawianiu projektu budżetu, no pan burmistrz wspomniał też, że obowiązkiem pana burmistrza jest informować radę, a naszym obowiązkiem rady informować pana burmistrza o takich drobnych rzeczach, ale też istotnych dla życia. Widzimy bardzo duże zaniedbanie w otoczeniu miejsc pamięci, na przykład w stulecie powstań śląskich na ulicy Witosa. Można by z tego naszego budżetu przeznaczyć pewną kwotę na wykoszenie tych terenów. Tam jest tak zaniedbane, a wszyscy wiemy, że jednak mamy rok 2020, dokładnie 100 lat temu odbywało się drugie powstanie śląskie. Czy warto byłoby tą przestrzeń zadbać nie tylko w stulecie, ale również na bieżąco? Także te dwa pytania mam pana burmistrza, czy jest pan w stanie tutaj odpowiedzieć. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Poproszę o odpowiedź pana burmistrza. Panie przewodniczący, szanowny rado. Otóż te pieniądze, które w tej chwili przemieszczamy do tego dużego zadania w Sowicach na tych 11 budynkach mają pokryć roboty dodatkowe, które wynikły po prostu w trakcie tam między innymi podczas prac związanych z izolacją fundamentów. Okazało się, że właśnie jeden z tych budynków no, trzeba wzmocnić takim bardzo mocnym, bardzo poważnym wieńcem żelazowym, żeby się nie rozjechał. Również kwestia po odkryciu prace dodatkowe związane z wzmocnieniem nadproży, schodów, kominów w sensie ich konstrukcji. Także to jest naturalne, to jest bardzo duży projekt i on już zbliża się powolutku do końca. Natomiast w trakcie robót jest tam inżynier kontraktu, są inspektorzy, są zgłaszane przez wykonawcę dodatkowe roboty, jest to weryfikowane, robi się protokoły konieczności. No i jakby ten projekt o tyle się zwiększy. Natomiast nie są to środki przeznaczone na zasilenie centralne, ogrzewanie tego budynku. Ten budynek to jest osobna historia. Na razie pozostało, o ile w pozostałych budynkach będzie wprowadzone ciepło, będzie zrobione tam, gdzie to jest konieczne, to ogrzewanie wewnątrz, chyba że ktoś ma ogrzewanie własne, gazowe, oczywiście wybudowane w oparciu o naszą zgodę, pozwolenie na budowę, no to tego nie będziemy na siłę zmuszać.
Myślę, że z czasem się wszyscy przyłączą, bo to jednak jest zupełnie inna kwestia wygody i bezpieczeństwa. A z tym budynkiem my będziemy się zastanawiać, co dalej. Tam jest wiele kwestii, wiele problemów, również z najemcami. To nie jest tak, proszę Państwa, że my możemy wszędzie, szczególnie w takich miejscach, gdzie te instalacje mogą na drugi dzień zniknąć, wprowadzać. To musi być przemyślane. Nie, ja nie chcę tego tematu rozwijać. W każdym razie na pewno nie działamy tu na zasadzie jakiejś, nie wiem, złośliwości czy niechęci, ale my też spełniamy taką funkcję jakby zarządzającego naszymi nieruchomościami, dyscyplinującą, bo wielu najemców nie ceni sobie mieszkania komunalnego, czy no mieszkania komunalnego, bo tak naprawdę każde mieszkanie różni się czynszem, ale to wtedy, kiedy dowody powodują, że umowa jest socjalna, czyli po prostu najemca płaci znacznie mniej. Także jest to cała polityka gminy prowadzona w sposób przemyślany i w jakiś sposób taki jak najbardziej sprawiedliwy. Natomiast no, druga strona też musi się do tych reguł gry dostosować, bo proszę Państwa, u nas czynsze są dalej na poziomie jeszcze nawet nie 6 zł w większości mieszkań, a spółdzielnia mieszkaniowa Gwarek ogłasza przetargi na najem lokali w swoim zasobie, że nie będę się odnosił już do prywatnych zasobów, gdzie Państwo się możecie domyślać, jak u nas 6 zł średnie w zasobie prywatnym no są w granicach no znacznie powyżej 20 zł, ale ostatnio mamy dane ze spółdzielni Gwarek, gdzie w najmach spółdzielnia również uzyskuje kwoty rzędu 20 zł i też żąda od nas takich odszkodowań za wyroki tak zwane socjalne. Także to nie jest tak, że my każde mieszkanie, każdy budynek, który jest w gminie, doprowadzimy do takiego stanu, że będzie no, perfekcyjny, bo są takie budynki, które też ulegają sukcesywnej dewastacji, czyli jeżeli coś się zrobi, to jest to dewastowane, nie mówiąc o tym, że są jakby usuwane pewne elementy trwałe. Dlatego akurat jest taka jest podjęta decyzja, że te budynki, wszystkie te budynki, które oprócz tego jednego będą zasilone, oprócz tych prac modernizacyjnych, będą zasilone w centralne ogrzewanie, a ten na razie nie. Panie radny, ja się chciałam odnieść do Pana pytania. Generalnie w związku i z COVID-em, i z problemami z wyłonieniem wykonawcy do wypaszania ziemi, mamy drobne opóźnienia. Wezmę pod uwagę, oczywiście poproszę Wydział Ochrony Środowiska, żeby pojechał jeszcze raz zobaczył na Witosa. Wiecie też Państwo radni, że nasze pasy zieleni i drogowe też są z pewnym opóźnieniem koszone, ale w tej chwili już to trwa. No ale ja nie mówię tylko o Witosa, ale ja mówię, miejsce pamięci jest akurat nasze i akurat Wydział Ochrony Środowiska tym się zajmuje. Także na pewno sprawdzimy, jeszcze raz pojedziemy do Kościoła. Dziękuję bardzo za odpowiedź. Ad vocem jeszcze Pan Radny Święta, proszę bardzo, można Wam głos. Czas, 2 minuty. Jeszcze chyba mogę zmienić tą kwestię tutaj dotyczącą problemów z najemcami, bo ci ludzie piszą czasami do nas na Messengera wiadomości, przedstawiają zupełnie inne relacje z tym wykonawcą. Jeżeli Pan może, bo rozumiem też sytuację taką, że Państwo na przykład nie pojechaliście, bo też to rozumiem w związku z COVID-em, też pewne rzeczy, pewne ograniczenia w przestrzeni mogą wystąpić. Dziękuję. Nie, Panie Radny, być może zrobimy tak, że odniesiemy się pisemnie, tak? Potraktujemy to jako interpretację, odniesiemy się pisemnie akurat do tego budynku. To znaczy ja nie sporządzam takich notatek w ciągu swojej pracy z różnych objazdów. No, siłą rzeczy sporządzamy notatki wtedy, kiedy to jest jakaś
jakieś spotkanie, które ma wagę, idą protokoły, za którą idą jakieś decyzje, koszty i tak dalej. Natomiast obraz od niego po prostu bym ten nie nadążył, że tak powiem, doba by nie starczyła, żeby jeszcze każdą czynność dokumentować. Natomiast tak jak powiedziałem, zarząd, proszę Państwa, na przykład, dla przykładu, nasi najemcy piszą do kancelarii prezydenta, piszą do Rzecznika Praw Obywatelskich, nowe budynki przy ulicy Andersa, według projektu jednego z lepszych pracowni architektonicznej jest plac zabaw, gdzie jako podłoże jest kora. I jednej z mieszkanek się ta kora nie podoba i po prostu skarży się na to, że to nie powinna być kora, tylko powinien być poliuretan. Piszą, nie chcę wchodzić dalej, ale piszą historię do burmistrza, że ma się gdzieś do roboty, bo się zamykać, nie zamyka od dwóch tygodni w drzwiach, więc my mamy 160 budynków, mamy 1600 umów. W tej chwili przeszliśmy na zupełnie nowy etap, jeżeli chodzi o zarządzanie. Jest to spółka gminna, są zwiększone nakłady na remonty, na utrzymanie techniczne. Natomiast niestety budynki, które gmina ma, które otrzymała od zakładu, między innymi te od zakładów chemicznych, były przez wiele lat zaniedbywane. 14 lat tutaj pracując z burmistrzem, sukcesywnie co roku przeznaczamy znacznie większe środki niż to było, ale żeby doprowadzić te 160 budynków do takiego stanu, jaki chcielibyśmy, już nie mówię o jakichś zniszczeniach, dewastacjach, no to możecie sobie Państwo wyobrazić, że to jest kwota rzędu, nie wiem, 400 milionów złotych. Jest to potężne zadanie, więc trzeba to robić w sposób przemyślany, w sposób sukcesywny, konsekwentny. Korzystamy w tej chwili ze środków unijnych, bo ta rewitalizacja, jak Państwo wiecie, hasłem programu rewitalizacji jest tak naprawdę rewitalizacja społeczna, czyli powinniśmy, nie wiem, wydawać pieniądze na szkolenie tych ludzi, na, nie wiem, uczenie tych ludzi pewnych rzeczy. Natomiast nam udało się w tym programie, w cudzysłowie, umieścić również bardzo duże nakłady na infrastrukturę i te budynki, jak ktoś je pamięta, i otoczenie, i te chlebiki, no, jak będzie zupełnie inaczej to wyglądało. W tym otoczeniu też ludzie się, no, place zabaw i tak dalej, to zresztą kto tam zapraszam, żeby może zobaczyć, może jakaś komisja nie zrobi tam. Natomiast każdy, kto się zajmuje kwestią mieszkaniową, wie, i tu też Państwa uczulnie rozumie, ale są między nami ci, którzy się zajmują zarządzaniem nieruchomościami, czy nie wiem, czy ktoś miał najemców, ja kiedyś też sprzątałem w prywatnej kamienicy. No jeszcze się taki nie urodził, który by wszystkim dogodził. Dlatego mówię, nie chcemy poprawiać jakość techniczną tych budynków, ich wyposażenie, chcemy wprowadzać centralne ogrzewanie, będziemy to robić, ale no, musi to mieć jakby i uzasadnienie, i musi to mieć z drugiej strony też takiego partnera, który to rozumie. Wypowiemy się, już może rozumiem, że pana radnego to interesuje z racji właśnie Solix, odpowiemy na piśmie, jak wygląda ta sytuacja, no, unikając może jakichś pewnych danych, które są wrażliwe, ale bardzo bym prosił o to, żebyście Państwo mieli to na względzie, bo mówię, ja przyjąłem kilka tysięcy interwencji osób, które mieszkają w naszym zasobie, dało mi to bardzo dużą wiedzę, nie tylko o zasobie, ale też o problemach społecznych, które są w Polsce, bo my jesteśmy taką, jak w soczewce widać te wszystkie problemy społeczne, ale niestety jeszcze nadganiamy ten okres, kiedy zasób komunalny był, nasi poprzednicy sprzedali lokale użytkowe, tak, sprzedali najlepsze mieszkania, a nas zostawili z tymi mieszkaniami w oficynach, z tymi najgorszymi budynkami, których nikt nie chciał kupić po prostu. I ja uważam, że gmina jest tym ostatnim już bastionem dla ludzi, którzy potrzebują pomocy, i my pomagamy, rozpatrujemy każdy
każdy przypadek, bo ludzie są często w dramatycznych sytuacjach, nie ze swojej winy. Ale też jest dużo ludzi w zasobie, którzy, jest część ludzi w zasobie, która wykorzystuje po prostu to, że ma mieszkanie tanie i na przykład zapłaci wszystko, łącznie z telewizją płatną, satelitarną i tak dalej, a nie będzie płacić czynszu, no bo co mi gmina zrobi. Teraz nie radzę wycieczki do Paryża, ale na przykład warto w Paryżu zejść tam po tych schodach przy Sekwanie i zobaczyć, jak cywilizowany kraj, jak bezdomni pod nosami w Paryżu mają urządzone łóżka, stoły, nawet jakieś abażury i tak dalej, i tak dalej. Mówię, ja, trochę mnie to jakby zawsze pobudza, bo zajmujemy się tym już od kilkunastu lat. Wkładamy w to dużo serca, nie znamy nigdy, nie było takiego przypadku, żebyśmy się gdzieś znaleźli w jakiejś, nie wiem, jakimś tam programie takim, że się z nas wyśmiewają albo że zarzucają nam jakąś nieczułość czy jakieś. To są ludzie, to są mieszkania, tam się rozgrywają dramaty, tam można poznać właśnie jak polskie społeczeństwo niestety zostało wkręcone w kłopoty, także gdzieś tam poza tym mogę przykładami sypać, ale jest tu potrzebna konsekwentna polityka. Nie wiem, ile lat jeszcze trzeba, żeby doprowadzić to wszystko, chyba że będą środki pomocowe, tak jak teraz przyspieszyliśmy, bo robimy te 12 budynków na Sowicach, plus 6 budynków tutaj w centrum, plus co roku robiliśmy 3-4 budynki, także musicie Państwo sobie też zdać sprawę, że bez pomocy to będziemy to robić jeszcze następne ileś lat, natomiast jak będzie taka pomoc właśnie na termomodernizację, na prowadzenie centralnego ogrzewania, przyspieszymy, ale i tak to przy tej ilości 100-110 budynków, no będzie to trwało, to powiedzmy, gdyby to w 10 latach się zmieściło, to chyba bylibyśmy wszyscy szczęśliwi. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Zamykam dyskusję. Przejdziemy do głosowania. Zanim przejdziemy do głosowania, to żeby rozwiać wszystkie wątpliwości, które były tutaj pomijane przez Pana Radnego, tymczasowo statut Gminy Tarnowskie Góry, rozdział 7, paragraf 39, punkt 3. Jak sobie pozwolę Państwu odczytać, żeby nie było zamieszania. W przypadku gdy przyczyn technicznych głosowanie przy pomocy elektronicznego systemu do głosowania nie jest możliwe, przeprowadza się głosowanie imienne w ten sposób, że każdy radny w porządku alfabetycznym oświadcza do protokołu sesji, jaki oddaje głos, przy czym wyniki głosowania zapisuje i ogłasza przewodniczący Rady Miejskiej. W związku z tym, Szanowni Radni, będziemy głosować, tak jak żeśmy przed chwilą głosowali, protokół. Żeby troszeczkę przyspieszyć, pozwolę sobie, jeżeli Państwo wyrażą zgodę, że będę odczytywał tak uprzednio po kolei, ale już bez Pani Radny, tylko nazwiskiem. Przystępujemy do głosowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Tarnowskie Góry na lata 2020-2028. Gionka. Za. Grzęda. Za. Komenderski. Za. Kosmała. Za. Kowalski. Za. Kurskowron. Za. Kupny. Za. Mateja. Mrozek. Za. Nowak. Za. Piegza. Za. Porada. Za. Stasiak. Za. Szczęsny. Jestem za. Ślepaczuk. Jestem za. Śniewka. Za. Tischler. Za. Warda. Za. Wojewodzic. Za. Wolny. Za. Dziękowski. Za. 21 radnych było za. Rada Miejska podjęła uchwałę. Przechodzimy do kolejnego głosowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta w Tarnowskich Górach. To już było ekonomiczne zmienienie. Przepraszam. Troszeczkę mam dzisiaj więcej tych dokumentów niż zawsze. Tak. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na 2020 rok. Gionka. Za. Grzęda. Za. Komenderski. Za. Kosmała. Za. Kowalski. Za. Kurskowron. Za. Kupny. Za. Mateja. Za.
Mrozek? Za. Nowak? Za. Piek? Za. Porada? Za. Stasiak? Za. Szczęsny? Za. Ślepaczuk? Za. Śniewka? Za. Tischler? Za. Warda? Za. Wojewodzic? Za. Wolnik? Za. Dziękowski? Za. 21 razy było za. Rada Miejska podjęła uchwałę. Przechodzimy do kolejnego punktu, do punktu 8. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie przyjęcia apelu o utworzenie w Tarnowskich Górach powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej. Poproszę o przedstawienie tego projektu pana burmistrza. Dziękuję. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, z pomysłem utworzenia placówki w Tarnowskich Górach zainteresowania są problematyką szerszego grona techników. Sygnał zadała ten pomysł korespondencji, którą otrzymałem pani starosta Tarnogórska. Natomiast w międzyczasie, w tym trudnym czasie docierało do nas wiele sygnałów od pojedynczych, ale i od rodzin, które miały problemy w kontaktowaniu się z otaczającym nas opieką sanepidem, specją sanitarno-epidemiologiczną, państwową. W latach 2000 stacja sanepidu w Tarnowskich Górach została zlikwidowana i kto by to miał wtedy okazję być, to wie, że to jest ta stacja. Ona się mieści tam w trudnych warunkach, w małym budyneczku, już cała organizacja jest trudna. W normalnych warunkach by też to wystarczało, takich warunkach mamy dzisiaj. Z pewnością to działanie stacji jest utrudnione i to jakby bez pretensji zgłaszane w kierunku inspektora sanitarnego, a raczej w kierunku niemożności lepszej organizacji nawet pracy. Stąd wniosek, który chcemy skierować do państwa o to, aby wystąpić z takim apelem, aby przywrócić funkcjonowanie stacji dla powiatu tarnogórskiego. Tak to piszemy, ale myślę, że gdyby to była stacja dla powiatu tarnogórskiego, może Pieka, kiedyś byliśmy jednym powiatem, byłoby to równie dobrze odebrane. Ilościowo. Natomiast na terenie Śląska znajduje się 20 stacji sanitarno-epidemiologicznych. Śląsk liczy gdzieś 4,5 miliona ludności, czyli to statystycznie na stację powiedzmy przypada 200 tam kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców. Tymczasem bytomski sanepid obsługuje Bytom, prawie 180 tysięcy, powiat tarnogórski ponad 140 i Piekary blisko 60 tysięcy, to już średnio 370 gdzieś około tysięcy łącznie rzecz biorąc, a więc ta wydolność siłą rzeczy jest utrudniona. Dziś jest to może mniejszy problem niż 2-3 tygodnie temu, kiedy był ten wysyp w Bytomiu zakażeń koronawirusowych. Tym niemniej chcielibyśmy wystąpić i ta lista osób, do których występujemy, żeby przekazać ten apel, a więc pan premier, minister zdrowia, główny inspektor sanitarny, jako te osoby, które nadzór nad służbą państwową prowadzą, ale także parlamentarzystom i senatorowi z naszego okręgu, wojewodzie śląskiemu bezpośredni nadzór, przewodniczącemu Górny Śląsko-Zagłębskiej Metropolii, staroście tarnogórskiemu, po to, żeby zwrócić uwagę na to zjawisko, żeby nasi mieszkańcy, naszego powiatu nie mieli tego dostępu gorszego. Czy pan Bartek Skawiński jeszcze chce coś dodać w tym temacie? Bo to zwrócę, proszę państwa, resztę państwo macie pozostawione. To są jakby najważniejsze powody, dla których z takim apelem i propozycją do państwa o przyjęcie apelu występuje. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ten projekt opiniowała Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych. Poproszę przewodniczącego Komisji Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych pana Piotra Szczęsnego o zabranie głosu. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Proszę o uczęcie dyskusji. Widzę pan radny Janusz Sipka. Nie widzę. Zamykam listę. Poproszę panie radne o zabranie głosu. W całości przyłączamy się z tym apelem. Podczas gdy w Polsce sprawy
zwijania się państwa polskiego minęły bezpowrotnie, na całe szczęście, kiedy wszystkie posterunki policji praktycznie częściowo były likwidowane. I takie stacje właśnie w 2010 roku również na Rosji Górę zostały zlikwidowane. Dlatego słuszny jest ten apel, panie burmistrzu, tutaj, żeby mieszkańcy mieli tą możliwość, bo jak pan burmistrz podkreśla, jest to prawie 140 tysięcy mieszkańców powiatu lenuskiego. Tylko na pewno pojawi się pytanie, panie burmistrzu, czy pan ma przygotowaną taką wstępną lokalizację? Wiadomo, że w konsultacji z starostą pan burmistrz takie pytanie się pojawi tutaj w przestrzeni. I czy mógł pan burmistrz nam tutaj przypuszczalną taką lokalizację na tę stację? Bo pamiętam, że poprzednim czasem było gdzieś około ulicy Opolskiej, tak? A dzisiaj jak pan mówił? Dziękuję bardzo. Poproszę o odpowiedź pana burmistrza. Tak, proszę państwa, rzeczywiście dzisiaj Wydział Przyjęć Wieczystych mieści się w tym budynku, kiedy ten Lubuski Sanepid przestał funkcjonować w tym miejscu. Natomiast pamiętajmy o tym, że to jest służba państwowa, a więc tu lokal z zasobu państwowego, tym zasobem dysponuje Komisja Państwa Starosta, ten Lubuski. Rozmawiałem z panią starostką, powiedziała, że trzeba będzie, na pewno zajdziemy. A takie zapewnienie z tym starostą mi absolutnie wystarcza. Gdyby była potrzebna pomoc, proszę państwa, jesteśmy w trakcie, jesteście państwo świetnie zorientowani chyba, bo o tym informowaliśmy już parę razy, dużego remontu, który prowadzimy w tej chwili w zasobie budynku na Sienkiewicza 8. Tam się znajdował przez wiele lat MDEK, później to przeszło w struktury powiatowego MDEK-u, jedna z filii MDEK-u powiatowego, tego Jorgonowskiego, tam się znalazła parę mieszkań komunalnych do tego. I w pewnym momencie powiat uznał, że już tego nie chce remontować. Czyli tak bał przez wiele lat, że już nie chciał remontować w dalszym ciągu. To zdecydowaliśmy, że trzeba z tym zrobić porządek, przyjąć tutaj nasz majątek. Mamy pomysł na to, jak to zagospodarować. Ten remont w tej chwili się, jak powiedziałem, toczy. Tam jest jeszcze bardzo duża przeróbka dachu, niezbędna do wykonania. W czasie prac remontowych, już w czasie prac remontowych, w miejscach niedostępnych dostrzeżono filery konstrukcyjne po tych stu kilkudziesięciu latach funkcjonowania tego obiektu. Mam taką informację, że mury łatwe wymagają wymiany. O ile konstrukcja dachu jest dobra, to tyle są mury łatwe do wymiany, więc ten dach trzeba dźwignąć, mury łatwe wymienić. To jest duża robota. I to jest miejsce, gdzie jeżeli będzie potrzeba, my tam planujemy MOPS w ogóle umieścić. Część działań MOPS-u w centrum miasta, żeby się mogło znaleźć. Jeżeli będzie potrzeba, współpraca ze starostą jest taka, że i ten sanepid tam się będzie mógł zmieścić, a powiem więcej, to jest nie jedyny przykład takiej współpracy, bo państwowy dzisiaj wspomniany przy okazji Agatu Bombowego Powiatowy Inspektora Nadzoru Budowlanego. To też służba państwowa. I od lat, od zawsze mieści się gdzie? To w budynku Urzędu Miejskiego przy ulicy Sienkiewicza 2. Tak jak tam, gdzie trzeba współpracować, tam, gdzie to jest korzystne dla mieszkańców miasta, to my zawsze naprzeciwko wyjdziemy. Dziękuję bardzo. Przybrakło chętnie do kontynuacji. Zamykam dyskusję i przystępujemy do głosowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Starnowskich Górach w sprawie przyjęcia apelu o utworzenie w Starnowskich Górach powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej. Pan Jan Remka. Za. Mirosław Rzeń. Za. Andrzej Komenderski. Za. Justyna Kosmała. Za. Feliks Kowalski. Za. Aleksandra Kulskowa. Za. Mariusz Kuchny, nie widzę. Mirosław Mateja. Za. Robert Rozek. Za. Franciszek Nowak. Za. Beata Piękna. Za. Marek Porada. Za. Tadeusz Stasiak. Za. Piotr Szczęsny. Za. Jarosław Szczepaczuk. Za. Janusz Szczepka. Za. Dorota Piszczek. Za. Dariusz Warda. Za. Janusz Wojewodzic. Za. Adrian Wojewodzic. Za. Stefan Dziękowski. Za. 20 radnych jest za. Rada Miejska podjęła uchwałę. Przechodzimy do realizacji punktu 9. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Starnowskich Górach w sprawie wyrażenia zgody na objęcie akcji nowej emisji Agencji Inicjatyw Gospodarczych S.A. w Starnowskich Górach i pokrycia akcji wkładu pieniężnej. Poproszę o przedstawienie tego projektu pana burmistrza. Poproszę pana
Kamińskiego, kierownika Biura Nadzoru Właścicielskiego. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, projekt uchwały dotyczy materii, która zawiera w sobie propozycję dokonania czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu, na co burmistrz musi mieć zgodę Rady Miejskiej. Tak jak przy sanepidzie, to COVID był przyczyną pewnych postulatów skierowanych do administracji rządowej, tak tutaj jest pewien postulat do Państwa, do Rady Miejskiej, aby wesprzeć Spółkę Komunalną, Agencję Inicjatyw Gospodarczych z powodu stanu pandemii i problemów czy zaistnienia ruchu finansowego rzędu 8 milionów złotych. W ramach uchwały jest prośba o wyrażenie zgody na objęcie 80 tysięcy sztuk akcji nowej emisji o cenie nominalnej 25 zł każda. Akcję załączną kwotę 2 milionów złotych. Wykonanie uchwały zostanie zawarta z AGM umowa i akcje zostaną objęte przez gminę. Gmina jest 100% akcjonariuszem tej spółki. Jeżeli chodzi o przyczyny ekonomiczne, jest z nami pan prezes spółki. Wydaje się, że on by tutaj szerzej mógł powiedzieć o sytuacji, w jakiej znalazła się spółka. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. To poproszę jeszcze pana prezesa o zadanie głosu. Dzień dobry Państwu, Wysoka Rado Mieszku. Jeśli Państwo pozwolą, to zmienię na serce, żeby było lepiej zrozumianym, lepiej słyszanym. Proszę Państwa, chciałem, nieraz występowałem przed Państwem, prezentując rozwój spółki w ostatnich latach. Dzisiaj troszeczkę kieruję do Państwa z innym apelem, przedstawiając w jakiej sytuacji znalazła się spółka z powodu wprowadzenia stanu pandemii, zaistnienia zagrożenia epidemiologicznego. Jak Państwo dobrze wiedzą, nasza spółka jest powołana do zarządzania infrastrukturą sportową, czyli parkiem i halą sportową. Spółka z prawa handlowego to jest jedna z form zarządzania infrastrukturą gminną, infrastrukturą miejską. Jest to dosyć efektywny sposób zarządzania, nie obciążający w naszym stopniu budżetu gminy, czy też budżetu miasta. Alternatywą do tego jest powołanie jednostki mocy rosyjskiej, która jest stale finansowana z budżetu miasta, a wpływy, które generuje, wracają do tego budżetu. Natomiast my, drodzy Państwo, większość środków, które pozyskujemy, pozyskiwane są one od spłaty użytkowników, czyli od mieszkańców miasta, mieszkańców powiatu, mieszkańców województwa, czy też osoby przyjazne. Budżet 2019 roku, czy nasz plan, za który się podnieść 13 milionów złotych netto, czyli to jest ten rząd przychodów, który spółka osiągnęła. Z tego około miliona złotych to były przychody, które osiągnęliśmy z tytułu wpływów opłacanych przez gminę Tarnowskiej Góry. A więc pozostałe środki pochodzą w tym przypadku od innych użytkowników. Drodzy Państwo, spółka wszystkie przychody, które ma, wydatkuje na utrzymanie samych obiektów. Koszty, które spółka ponosi, są porównywalne z przychodami, tak to są kalkulowane ceny biletów. Drodzy Państwo, podstawowym kosztem spółki jest utrzymanie zatrudnienia. Dzisiaj spółka zatrudnia ponad 100 osób. Są to ratownicy, osoby, personel sprzątający, administracja, personel kasowy, boki, a także personel techniczny. Siatka zatrudnienia, którą mamy w spółce, jest dopasowana i optymalna, wynika z przepisów bezpieczeństwa. Na przykład liczba ratowników, których zatrudniamy, z tego większość jest za umową pracy, uzupełniamy to umowami cywilnoprawnymi. Ratownicy, ilość za każdym razem wynika z przepisów prawa, jeżeli chodzi o ilość ratowników przypadających na miejski basenowy. Mamy specjalne auto bezpieczeństwa wykonywane przez ekspertów z WOP-u, który mówi, że w okresie uruchomienia obiektu musi być 9 ratowników. Mniejsza ilość ratowników powoduje, że musi być zamykać kolejne miejsce. Podobnie jest, jeżeli chodzi o personel techniczny. Ilość osób na zmianie musi być minimum 2,
tak, aby osoby, które pracują przy technologii, przy kolorowaniu, przy kwasie czasami, aby były także bezpieczne. No to też przełożenie na już pan sprzątaczek i personel też kasowego. Pozwolę sobie, od 13 marca spółka z uwagi na pojawiające się rozporządzenie rządowe została wyłączona zgodnie z eksploatacji. Więc wyłączono z eksploatacji zarówno park wodny, jak i hal sportową. Po raz pierwszy uruchomiliśmy się dla mieszkańców i dla wszystkich użytkowników. 18 maja została uruchomiona hala sportowa, a w dniu 11 czerwca został uruchomiony basen, kompleks basenowy parku wodnego. Te wszystkie obiekty ruszyły w nowym reżimie sanitarnym, tak żeby zabezpieczyć w maksymalnym stopniu użytkowników. Oczywiście przede wszystkim jako podstawę przyjęliśmy wytyczne rządowe Głównego Inspektora Sanitarno-Wodnego, który mówi na przykład w przypadku parku wodnego, że liczba osób jednocześnie przebywających w parku wodnym nie może przekroczyć połowy obłożenia. W naszym przypadku to jest 330 osób. Ponadto ograniczona jest liczba użytkowników jacuzzi, sauny. Należy zachować dystans społeczny w szatnie, dezynfekować wszystkie powierzchnie, dezynfekować szafki, wyposażyć wszystkie toalety w płyn dezynfekujący. Pierwszy, mieliśmy duże obawy, czy uruchamiać obiekt już 11 czerwca. Pierwszym możliwym terminem był już 6, które mówiło o rozporządzeniu rządowe. Zdecydowaliśmy się na taki ruch, ponieważ mieliśmy też dużo sygnałów zarówno od klubów sportowych i mieszkańców, aby to uczynić. Stoimy także na stanowisku i tam takie stanowisko także prezentuje się chyba organizacja sportowa, że jeżeli chodzi o kwestie utrapienia wody i technologii basenowej, technologii zapewnienia wody stosowanych w przedsiębiorstwach wodociągowych, jest ona bezpieczna dla użytkowników. Także nasz park wodny, jeżeli chodzi o technologię zapewnienia wody, jest bardzo dobrze wyposażony, nawet w stosunku do obiektów, które dzisiaj powstają. Po pierwsze mamy technologię ozonowania wody, po drugie woda jest uzdatniana pod wody, a także stosowana jest na niektórych obiektach, zwane wody utopy. To zapewnia, że użytkowanie samego basenu jest bezpieczne. Mamy wodę, która jest na bieżąco monitorowana dzięki systemowi, który wprowadziliśmy i modernizowaliśmy także w ostatnich latach. Z tego powodu nie mieliśmy wątpliwości, że jesteśmy w stanie przy zapewnieniu tych wytycznych mamy możliwość wpuścić bezpiecznie klientów i mieszkańców do naszych. Pierwsze tygodnie pokazały jednak, że ten ruch nie jest duży. Ludzie powoli się przyzwyczajają do korzystania z powrotem z basenu. Uruchomiliśmy się w okresie Bożego Ciała i ruch gdzieś pokazuje już na poziomie 30% sprzed okresu pandemii czy okresu porównywalnego. To widzimy, że z każdym dniem się poprawia. Wiele osób przychodzi, korzysta pierwszy, drugi raz, a później przychodzą już częściej. Niemniej jednak jest to ciągle ten poziom, który jest daleki od tego, który się zakładali w planach finansowych i w planach obiektu jeszcze na początku roku. Wracając tak troszeczkę jeszcze do kwestii kosztów. W momencie, kiedy wyłączyliśmy obiekt z eksploatacji, staraliśmy się zrobić wszystko, aby ograniczyć koszty jego funkcjonowania. Niestety tego typu obiekty charakteryzują się dużym współczynnikiem kosztów stałych, które wynosi nawet około 90%. W przypadku, gdy nasza struktura zatrudnienia opiera się w większości na umowach o pracę, bo taki model został przez lata wypracowany i świetnie się sprawdzał w okresach, kiedy mieliśmy do czynienia z normalnymi czynnikami gospodarczymi, zaangażowanie personelu, ludzi, którzy pracowali, jest bardzo dużo, dużo lepsze niż w przypadku outsourcingowania tego typu usług. Niemniej jednak, w przypadku tak niestandardowej sytuacji, jak mamy w chwili obecnej, to rodzi duże koszty po stronie spółki. Normalnie koszt funkcjonowania spółki w ciągu miesiąca to jest około 1,2 miliona złotych. W momencie, kiedy został obiekt zamknięty, udało nam się te koszty obniżyć do poziomu mniej więcej 650 tysięcy złotych. Wynika to z faktu, że po pierwsze wprowadziliśmy obiekt w stanie uśpienia, przeprowadziliśmy wcześniej planowaną na wcześniej przerwę technologiczną, tak żeby już drugi raz nie zamykać obiektu w okresie jesiennym. Ponadto zawarliśmy porozumienie ze związkami zawodowymi, które zgodziły się na to, aby wynagrodzenia zawodowe zostały w tym
w tym czasie obniżony. Część pracowników poszła na urlopy postojowe, właściwie cała załoga poszła poza służbami technicznymi i częścią administracji, która była niezbędna do obsługi spółki. Dzięki wyrzeczeniom załogi i obniżeniu tych kosztów udało się znacząco te koszty eksploatacji obniżyć. Niestety, i to jest też mankament, w momencie, kiedy uruchomiliśmy ten obiekt i wszyscy musieli i wrócić do pracy, i znowu musieli dostaliśmy jakby naturalną sytuację jest to, że jest woda w obiekcie, że ta woda jest grzana, uzdatniana, że będą wszystkie pompy, te koszty mocno wzrosły i wynoszą dzisiaj około 900 tysięcy złotych, ponad 900 tysięcy. Przychody na razie kształtują się na poziomie, myślę, do końca miesiąca 300 tysięcy złotych, więc okres, co ciekawe, często będzie porównywany w kosztach czy działającym obiektem z tym okresem, kiedy byliśmy w tym okresie uśpieniu. W czasie, gdy wydarzyła się epidemia, na bieżąco staramy się skorzystać z wszystkich możliwości dofinansowania źródeł zewnętrznych. A więc po pierwsze skorzystaliśmy z otoczenia składek ZUS-owskich, tak żeby zapewnić chronić płynność finansową spółki. Po drugie wystąpiliśmy do Wojewódzkiego Urzędu Pracy o ochronę miejsc pracy. To jest to porozumienie, które może zawrzeć pracodawca z pracownikami i na tej bazie zwrócić się do WUK-u z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych o wypłatę środków na ochronę miejsc pracy. O to wystąpiliśmy. Ponadto podjęliśmy rozmowy z bankiem kredytodawcą, czyli PKO BP, który kredytuje. Obsługujemy zadłużenie, które zostało zaciągnięte 20 lat temu na budowę jeszcze parku domowego. Tak? Zadłużenie ciągle jest powyżej, w tym roku one spada poniżej 9 milionów złotych. Tak? To ciągle są wysokie kwoty. One się jeszcze rozwinie w wycenie bilansu w zależności od kursu euro, bo przypominam, że te kredyty zaciągnięte w euro. Przy czym jest zabezpieczone takimi mechanizmami powrotami, które jakby bronią przed obciążeniem spółki nadmiernymi kosztami. Udało się porozumieć z bankiem. Bank zgodził się na odłożenie dwóch rat spłaty kredytu w tym roku, rozterminowując je na kolejne lata. Nie budzi to większych obciążeń po stronie gminy poręczyciela, ponieważ w ubiegłych latach udało nam się dzięki pozytywnym sprzedażom i dobrym wynikom nadpłacić część kredytu, więc dla banku i dla gminy w skutku widzenia poręczyciela jest to zabieg neutralny. Odsetki musimy zapłacić w tym roku, dwie raty kredytowe z czterech. Musimy udało się rozterminować. Ponadto chcemy skorzystać z tak zwanego pożyczki płynnościowej. To jest taki mechanizm wykonany w ramach tarczy antykryzysowej obsługiwany przez Polski Fundusz Rozwoju. Niestety w odróżnieniu do dużej części przedsiębiorców, jeśli ktoś korzystał z tego mechanizmu, my traktowani jesteśmy jako duża firma z uwagi na to, że mamy udział samorządu terytorialnie. Jest taki przepis bez rozporządzenia Unii Europejskiej, jeżeli udział samorządu przekracza 25%, wszystkie firmy bez względu na obrót i zatrudnienie traktowane są jako duże firmy. Stąd nie mogliśmy skorzystać z subwencji federalnej, która obsługiwana jest przez bank, gdzie ten transfer środków jest naprawdę bardzo szybki, bo ten dosyć jest błyskawicznie obsługiwany. Natomiast my możemy skorzystać z PFR-u, który skorzystać starczy dla dużych firm obsługiwanych bezpośrednio przez PFR z Warszawy. Ale ten mechanizm został dopiero uruchomiony 10 czerwca, bardzo długotrwały proces notyfikacji tego w Komisji Europejskiej. Przygotowujemy taką aplikację. Musimy tutaj przy tej aplikacji mieć niestety także zgodę banku PKO-BP. Natomiast jest to mechanizm częściowo umarzalny, więc chcielibyśmy też z niego skorzystać. Myślę, że w następnym tygodniu uda nam się taką aplikację złożyć. Niestety jakby okres rozpatrywania akurat aplikacji dla dużych firm to jest od miesiąca do 3 miesięcy i wiąże się między innymi z złożeniem planu restrukturyzacyjnego i także takiego due diligence w firmie przeprowadzoną przez zewnętrznego audytora. Analizując jednak warunki wstępne tej pożyczki, widzimy, że spełniamy między innymi u nas wystąpiła tak zwana szkoda COVID, która jest podstawą do częściowego umorzenia tej pożyczki publicznej. Także PFR przy składaniu tej pożyczki premiuje, jeżeli właściciel firmy, bo to nie jest skierowane tylko do JTC, ale także do dużych grup kapitałowych, wesprze swoją jednostkę, a więc taki tak zwany wkład własny ze strony właściciela tutaj także występuje, przy czym on nie jest limitowany procentem. W
Drodzy Państwo, jak analizowaliśmy poziom tych skarg, które spowodował COVID, drodzy Państwo, normalnie spółka generuje około 1,3 miliona przychodów. W tym czasie mieliśmy przychód na poziomie 0 zł, jeżeli chodzi o maj i kwiecień. Natomiast w marcu, ponieważ spółka jeszcze działała połowę miesięcy, udało się wygenerować przychód mniej więcej około 600 tysięcy. Taka skumulowana strata na koniec maja się wynosiła już około 1,5 miliona złotych, ponieważ jakby pierwsze też miesiące były dosyć dobre. Spółka na bieżąco realizuje w chwili obecnej wszystkie swoje zobowiązania. Nie mamy zależności ani w stosunku do skarbowalstwa, SUS-u, oprócz tych oczywiście odroczeń, które sami wystąpiliśmy, ani Urzędu Skarbowego, ani także żadnych naszych kontrahentów. Wynika to także z tego, że w tym jednocześnie spółka prowadzi dwa duże